4 minuty po 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się tuż po 23. o tej właśnie porze, 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku, tam gdzie zwykle jest forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł, tam zapraszamy, by dzielić się swoimi myślami, komentarzami. Tam można również zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami, przeżyciami, także wątpliwościami czy świadectwami. Jeśli Państwo czujecie taką potrzebę, to rzecz jasna, teraz już dokładnie zlokalizuję, mieści się na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry w komentarzach. Tam jest na to miejsce, tam Państwa zapraszamy, jak zawsze, w ciągu trwania Nocnych Świateł, czyli przez najbliższe 120 minut, które tym razem poświęcone będzie już po raz kolejny rozważaniu tajemnicy historii zbawienia. To wieczór siódmy, a zarazem ostatnie spotkanie w wielkopostnym cyklu rekolekcyjnym Dwie Godzinki, w którym tę tajemnicę historii zbawienia rozważamy. Chociaż no, będzie pewna niespodzianka, ale o niej powiemy na koniec. Te nasze spotkania w jakiś sposób, w pewien sposób będą miały kontynuację, chociaż nie od razu, może nie w najbliższych tygodniach. Dość powiedzieć, że z jednej strony kończymy, ale z drugiej strony jedno się kończy, drugie się zaczyna. Tak więc więcej o tym na koniec, kiedy będziemy się żegnać pod koniec dzisiejszego wydania programu. Skoro tajemnica historii zbawienia, skoro cykl Dwie Godzinki, to jest z nami nasz rekolekcjonista, teolog, publicysta, ewangelizator, twórca kanału YouTube Moc Słabości, Przemysław Janiszewski. Witam cię serdecznie, dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże, witaj Pawle, dobry wieczór Państwu. Przypomnę tylko krótko, że nasze rozważania opieramy o wezwania zawarte w godzinkach ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To takie bardzo stare, liczące kilkaset lat nabożeństwo, taka modlitwa, która odnosi się do liturgii godzin swoją konstrukcją, ale zawiera też mnóstwo wezwań, które no, cechują się bardzo głęboką treścią biblijną. Stąd też te krótkie zdania, też trochę takim archaicznym, może nawet anachronicznym językiem pisane, mogą być niejasne dla osób, które modlą się tym tekstem. Stąd sięgamy do tekstów biblijnych, żeby nie tylko wyjaśnić, można powiedzieć, przełożyć z polskiego, ze staropolskiego na polski, to, co w tej modlitwie jest zawarte, ale też pogłębić. A czasami jest tak, że jeden wers smakujemy przez dużo więcej niż godzinę. Tak więc już teraz, żeby nie wchodzić w szczegóły, Państwo już znacie przez te parę tygodni, bo siódmy raz już się spotykamy w tym cyklu. W czym rzecz? Przechodzimy już do tego, co jest istotą, co jest treścią naszego dzisiejszego spotkania. Zakończyliśmy w drugim wersie hymnu na Sekstę. Pociechą utrapionych, ogrodzie wdzięczności, o palmo cierpliwości, o cedrze czystości, te takie przyrodnicze skojarzenia, ale również o bardzo głębokim biblijnym kontekście rozważaliśmy pod koniec wydania tydzień temu. Dzisiaj kierujemy nasz wzrok na wers trzeci, który brzmi: Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, święta i pierworodną, zmazą niedotkniona po myślniku. Te wersy w hymnach są podzielone na dwie części myślnikiem. Każdy z nich jest osobną całością, aczkolwiek łączą się w pewną jeszcze głębszą myśl, kiedy są razem zestawione. Tak więc ta modlitwa cechuje się naprawdę bardzo ciekawą konstrukcją i odnoszącą nas do zachęty badania Pisma Świętego. Tak, i myślę, nieprzypadkowo się składa, że akurat dziś będziemy rozważać to wezwanie: Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, szczególnie w kontekście jutrzejszego Wielkiego Czwartku, który jest przecież dniem poświęconym kapłanom, ustanowieniu sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Maryja jest wprost nazwana ziemią kapłańską i błogosławioną. To jest, można się tutaj łatwo domyślić, jeżeli chodzi o to wezwanie ziemia błogosławiona, nawiązanie do 8 błogosławieństw, które możemy znaleźć w Ewangelii według świętego Mateusza, między innymi rozdział 5, wersety od 1 do 12, ale także Księga Apokalipsy, rozdział 21, wersety od 1 do 7. Już może nie będziemy się wczytywać te wersety,
można je sobie odczytać gdzieś teraz w międzyczasie. Natomiast Maryja, dlaczego jest nazywana ziemią kapłańską i błogosławioną? Odpowiedź zdaje się być dużo łatwiejsza, niż nam się by wydawało, ponieważ przyniosła nam Chrystusa, który jest kapłanem, który jest prawdziwym, byśmy powiedzieli, kapłanem, który jest, jak mówi katechizm, i kapłanem, i ofiarą, który ustanawia nowe przymierze jako właśnie arcykapłan. Przymierze oparte na swej krwi, które jest przymierzem miłości, które jest ostatecznym przymierzem. Ponieważ odpowiedzią, jak to często mówił Karol Wojtyła, na wszystko jest miłość, to przymierze miłości jest ostateczne. Nic więcej tak naprawdę nie możemy dostać, ani nie możemy komuś ofiarować, jak właśnie miłość. I całe kapłaństwo, czy w ogóle mówiąc o sakramencie kapłaństwa w kontekście Wielkiego Czwartku, to jest tajemnica miłości w kontekście kapłaństwa. Ostatnio się pojawia też temat posłuszeństwa. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć posłuszeństwa, o tym mówiła często święta Katarzyna ze Sieny, jeżeli nie rozpatrujemy go właśnie w kontekście miłości. Nie ma posłuszeństwa bez miłości. Jeżeli się separuje posłuszeństwo od miłości, no to wtedy wychodzi po prostu takie ludzkie niewolnictwo, które nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Natomiast wracając do naszych dzisiejszych rozważań, Maryja jest ziemią kapłańską i błogosławioną, jest przecież, jak wiemy dokładnie, matką Kościoła, wskazuje na Kościół, który jest jedyną arką ocalenia. Tak, to Kościół jest jedyną arką ocalenia i tak o tym, i tak takie znaczenie Kościołowi przypisują ojcowie Kościoła. Maryja nie wskazuje na siebie jako na arkę ocalenia, oczywiście też można tak Maryję rozumieć, ale Maryja nigdy nie stawia siebie wyżej niż Kościół, zawsze wskazuje na Chrystusa. Chrystus dał nam Kościół, swoje mistyczne ciało. Chrystus jako jedyny wieczny pośrednik między nami a Bogiem jest jednocześnie kapłanem, który nieustannie wskazuje na swojego Ojca. Cała Ewangelia, całe dzieło Chrystusa to jest głoszenie tego, co mu Ojciec, czyli temu, co Chrystusowi Ojciec przekazuje. Szatan jest oskarżycielem. Chrystus jest naszym adwokatem. Kiedy zgrzeszymy, szatan nas oskarża, kiedy jesteśmy w grzechu, jedynym adwokatem, który przychodzi nam z pomocą i który właśnie jako kapłan, jako ten, który daje nam błogosławieństwo, się staje w naszej obronie, jest Chrystus, który przecież wziął na siebie wyrok śmierci, o czym będzie bardzo głośno już niedługo w Wielki Piątek. Ten wyrok śmierci został wydany na nas. Diabeł ten wyrok śmierci wydał na nas. Każdy grzech jest tak naprawdę wyrokiem śmierci i od tego wyroku, uwaga, możemy się odwołać przez sakrament pokuty i pojednania. Pamiętajmy, że bez kapłanów nie byłoby ani sakramentu pokuty i pojednania, ani sakramentu Eucharystii. Nie byłoby życia sakramentalnego. Maryja w wielu objawieniach zatwierdzonych przez Kościół bardzo często mówi, że kapłani są mostami, czy kapłan ogólnie jest mostem, jaki łączy niebo z ziemią. Maryja jest ziemią błogosławioną, bo na świat przez nią przyszło właśnie błogosławieństwo zapisane z wielkiej litery, czyli Chrystus. Pismo Święte mówi, błogosławionaś między niewiastami. Ona jest błogosławiona, czyli jest szczęśliwa, ponieważ stała się nie tylko częścią dzieła Chrystusa, ale od niej rozpoczął całe dzieło Bóg Ojciec, kiedy wymyślił, byśmy tak powiedzieli, plan ratowania człowieka przez niepokalaną, przez tajemnicę wcielenia. Zauważmy, że to błogosławieństwo, którym są między innymi publiczne nauczanie Chrystusa, rozpoczyna się również niejako z inicjatywy Maryi, prawda? W Kanie Galilejskiej to właśnie słowa Maryi, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie, są początkiem publicznej działalności Chrystusa, a zatem tej całej fali, byśmy powiedzieli, błogosławieństwa. I uwaga, te słowa, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie, są ostatnimi słowami Maryi, jakie mamy zapisane w Ewangelii. O tym też warto pamiętać. Co jest ciekawe, że ojcowie Kościoła, wskazując na Maryję jako na tę, która jest ziemią kapłańską i błogosławioną,
wskazują na wyjątkowość, na szczególną świętość, które są przywilejem Maryi. Rupert Dwetz odnosi obraz właśnie Ziemi Dziewiczej do Najświętszej Maryi Panny. Trudno tutaj z tym polemizować, ponieważ Maryja jako niepokalanie poczęta jest rzeczywiście Ziemią Dziewiczą. U świętego na przykład Brunona pojawia się stwierdzenie, że Ziemia Dziewicza, na której spoczywa błogosławieństwo Pana i która przez to jest wolna od wszelkiej zmazy grzechu, to Maryja. I to jest bardzo ciekawe, że tę ziemię Pana, którą Pan Bóg, czyli niepokalane serce Maryi, Bóg pobłogosławił tym, że w tym sercu, czy też pod tym sercem rozwijał się Chrystus. Mówiąc krótko, niepokalane serce Maryi jest ziemią błogosławioną, ponieważ jest wybrana jako Matka Chrystusa i przynosi nam błogosławieństwo. Co do tego sformułowania ziemia kapłańska, to ciekawe wytłumaczenie znajdujemy na przykład w kontekście Starego Testamentu, gdzie kapłani lewici nie posiadali ziemi. To jest ciekawe. Czyli dalej idąc tym tropem, skoro byśmy tu musieli się odwołać do Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 18, czyli najprawdopodobniej ten termin, że Maryja jest ziemią kapłańską, zaczerpnięto z tekstu Bernardyna z Busto, który napisał takie oto słowa: owoc tej ziemi stanowi o jej wartości, czyli inaczej mówiąc, Maryja, Matka Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa, jest określona świętym kapłaństwem swego Syna, a Jego ofiarowanie za nas jest źródłem naszego zbawienia. A zatem zobaczmy, że Maryja jest tą, która przynosi nam kapłana, ale też pod jej sercem, na tej ziemi kapłańskiej, rozwija się i jednocześnie 30 lat w ukryciu wzrasta Chrystus, który, powtórzmy, za katechizmem jest arcykapłanem, jest tym prawdziwym kapłanem, wiecznym kapłanem, ale jest też ofiarą, jest też tym, który, przez którego Bóg Ojciec ustanawia ostateczne przymierze z całą ludzkością, z każdym z nas osobna. Co do tego sformułowania, święta i pierworodną zmazą niedotkniona, no to tutaj łatwo się domyślić, że również chodzi po prostu o tajemnicę, czy też dogmat niepokalanego poczęcia Maryi. Zauważmy, są to czasy, kiedy jeszcze Kościół nie ogłosił owego dogmatu, czyli o niepokalanym poczęciu Maryi. To jest również dowód na to, skoro godzinki są oparte na Piśmie Świętym, skoro często czerpią symbolikę ze Słowa Bożego, to znaczy, że rzeczywiście dogmat zarówno o niepokalanym poczęciu Maryi, jak i inne dogmaty maryjne, chociażby ten z Efezu z 431 roku, są faktycznie oparte na Piśmie Świętym. Co to znaczy, że Maryja jest święta i pierworodną zmazą niedotkniona? To znaczy, że świętość Maryi jest wyjątkowa. Tego jakby nie trzeba udowadniać. Ta wyjątkowość polega na tym, że Maryja jest niepokalana, czyli, już to sobie mówiliśmy, jest preredempta, przedodkupiona. Ona jako pierwsza skorzystała z owoców zbawienia jej Syna. Maryja również została zbawiona. To nie jest tak, że Maryja nie potrzebowała zbawienia, bo była niepokalanie poczęta. Właśnie to zbawienie otrzymała jako pierwsza. Ale jej świętość opiera się na tym, co... Na tym, co też, na czym będzie się nasza świętość opierała, a mianowicie na wierze, prawda? Za tą wiarą idzie zawierzenie, czyli pójście za wiarą, zaufanie, pokorze, właśnie mówiliśmy o tym, posłuszeństwie z miłości, posłuszeństwie do miłości. Jest niepokalana, czyli, byśmy taka gra słów, niepokalana, czyli niepokonana dosłownie. Tutaj byśmy mogli przytoczyć zarówno protoewangelię z Księgi Rodzaju, jak i rozdział 12 Księgi Apokalipsy, kiedy Maryja jako niepokalana jest niepokonaną, ale nie z własnej, na podstawie własnej mocy, tylko na podstawie tego, że jest kecharitomene, jak określa święty Łukasz w Ewangelii, czyli jest pełna łaski. Skoro jest niepokonana, to wyśpiewuje jednocześnie o tej wyjątkowości Boga, bo zobaczmy, że Maryja, nawet kiedy
bo Maryja jako niepokalana, byśmy powiedzieli, powinna się chwalić, prawda, swoim niepokalanym poczęciem, ale ilekroć zwraca się w stronę Boga, zawsze go wychwala, wyśpiewuje o tym w hymnie Magnificat. Joel Pralong, taki znany szwajcarski proboszcz, wskazuje, że Maryja jest tą, która jako niepokalanie poczęta jest dana nam również, abyśmy w tych naszych słabościach, czy przez te nasze słabości mogli przejść taką drogą, taką suchą stopą. To znaczy nawet w tych słabościach, które nam się często powtarzają, jest szansa, że jeżeli będziemy prowadzeni przez Maryję, która oczywiście nigdy nie doświadczywszy grzechu, oglądała świat grzechu, oglądała tych, którzy z grzechem sobie nie radzili, to jednocześnie była tą, która najbliżej, będąc Chrystusa, była w stanie do tego Chrystusa i nadal jest w stanie do Chrystusa nas doprowadzać. Przed chwilą przeze mnie wspomniany szwajcarski proboszcz zapisał takie słowa, jeżeli chodzi o uwielbienie, ponieważ cała tajemnica niepokalanego poczęcia Maryi jest wychwalaniem, jest chwaleniem Boga. Maryja uwielbia Boga jako ta, która otrzymała wszystko od Boga i jednocześnie wszystko Bogu oddaje. Uwaga, jeżeli my się oddajemy Maryi, to ona nigdy nas sobie nie zatrzymuje. Zawsze wszystko oddaje Bogu, ponieważ jest pełna łaski. Ksiądz Pralong zapisał takie słowa. W tekście greckim Magnificat śpiewany jest w czasie przeszłym, jest śpiewana w czasie przeszłym ta forma. Forma czasownikowa, którą posługuje się Maryja, a oryst wskazuje, że zło zostało już pokonane. To koniec, jest ono już za nami. A zatem literalnie wersety te brzmią tak. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych, głodnych, nasycił dobrami. Zobaczmy, że jeżeli jesteśmy blisko Maryi, to jesteśmy już w tym, byśmy powiedzieli, takim towarzystwie niepokonanym. I ów proboszcz dodaje, zapewniam cię, że Magnificat jest skutecznym, uwaga, antidotum na zniechęcenie. Dodam myśl taką, na pewno państwo zwrócili uwagę, jeżeli przyglądaliście się państwo figurom Maryi, która odziana jest w płaszcz i białą szatę, na to błękitny płaszcz nałożony. No i zwrócić uwagę może to, że ma bose stopy, stoi na kamieniu i pod tą bosą stopą jest łeb węża. Łeb węża w tym momencie akurat jest najmniej istotny, ale te bose stopy mogą niejedną osobę zastanawiać. No tu jest cała odziana, a tu nagle bosa, nawet sandałów nie ma na nogach. Otóż warto przy tej ziemi kapłańskiej przypomnieć sobie o tym, jak starożytny lud czcił takie święte miejsca. No, pamiętamy na pewno, jak ktoś z państwa czytał Księgę Wyjścia, to wie doskonale o tym, że tam Mojżesz, gdy zobaczył z dala krzak gorący i usłyszał głos Boga mówiącego do niego z tego płomienia, Jahwe, ja jestem, mówię, zdejmij sandały, bo ta ziemia, na której stoisz, jest święta. My, wchodząc do kościoła, ściągamy czapki z głów, mężczyźni. W islamie zachowało się to ściąganie butów, kiedy wchodzi się do świątyni, do meczetu, ale to wywodzi się właśnie z tego starożytnego szacunku oddawanego miejscom świętym, takich, które było uznane właśnie za ziemię kapłańską, czyli taką, która była oddana kapłanom właśnie po to, żeby tam czcić Boga. Więc takim gestem pokazującym, że wchodzimy na miejsce święte, było właśnie zdjęcie butów. Stąd no tutaj możemy też zobaczyć, że to zachowało się między innymi właśnie w tych figurach Maryi, które pokazują ją jako kobietę stojącą boso, odzianą, ale stojącą boso. Co więcej, nie potrzebowała wcale jakiegoś obuwia, nawet skromnego, po to, żeby wężowi łeb zmiażdżyć. To tyle, jeśli chodzi o ten wers. Teraz krótką przerwę zrobimy. Przypominam, że nocne światła dzisiaj poświęcone są
po raz siódmy, siódmego wieczora rozważamy tajemnice historii zbawienia w ramach rekolekcyjnego cyklu wielkopostnego Dwie Godzinki. To ostatnie spotkanie w tym cyklu. Przemysław Janiszewski jest naszym rekolekcjonistą, teolog, publicysta, ewangelizator i twórca kanału YouTube Moc Słabości. Na Facebooku, tam gdzie zawsze miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszamy. I też przypominam o tym, że teraz mała przerwa na muzykę, wracamy za chwilę. Ziemia kapłańska i błogosławiona. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona. To jest zawołanie do Maryi, kolejny z hymnu w godzinkach. Dwie godzinki, ten cykl, ostatnia jego odsłona, siódmy wieczór, w którym rozważamy tajemnicę historii zbawienia, opartą o godzinki, właśnie godzinki ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Trzeci wers hymnu na sekstę, to jest jego pierwsza część, teraz kolejna, święta i pierworodną, zmazła, niedotkniona, równie głęboka i równie poruszająca, bo mowa jest tutaj o świętości, ale właśnie o tym niepokalanym poczęciu, do którego odnoszą się całe godzinki właściwie. I sama Maryja, kiedy niejednokrotnie podczas objawień mówiła, że jest niepokalanym poczęciem, chociażby podczas objawień w Lourdes, mówiła to świętej Bernadecie Subiru. Przemysław Janiszewski jest naszym rekolekcjonistą, teolog, publicysta, bloger, twórca kanału YouTube Moc Słabości. Tak, już trochę o tym powiedzieliśmy, że Maryja jako ta, która jest ziemią kapłańską i błogosławioną, z tego niejako wynika, czy może właśnie zakłada, że jest święta i pierworodną, zmazą, niedotkniona. Czyli wprost mamy tutaj definicję, czym jest niepokalane poczęcie Maryi. Jest to wolność od grzechu pierworodnego i każdego grzechu uczynkowego, a zatem Maryja nigdy nie zgrzeszyła, chociaż była poddawana różnego rodzaju próbom. Maryja doświadczała słabości, smutku, niezrozumienia. Zobaczmy, że często zdarzało jej się również i jej syna nie rozumieć. A co dopiero powiedzieć o tym, co się wydarzy w Wielki Piątek, kiedy z niewiastami i uwaga, z tylko jednym z apostołów, jednym z 12, prawda, świętym Janem, pozostaje pod krzyżem zrozpaczona, chociaż nie jest to rozpacz taka, która cechowała Judasza. Natomiast wciąż Maryja, zarówno w tych smutkach, zarówno w tym, czego nie rozumiała, jest pierworodną, zmazą, niedotkniona, po prostu jest święta. Czyli tak, Maryja jest święta nawet wtedy, kiedy się smuci. Maryja jest święta nawet wtedy, kiedy czegoś nie rozumie. Maryja jest święta nawet wtedy, kiedy płacze. Maryja jest święta nawet wtedy, kiedy jest opuszczona. Maryja jest święta nawet wtedy, kiedy, byśmy powiedzieli, doświadcza ciemności. Tak, uwaga. Ta świętość to nie jest radość chodzenia już tutaj na ziemi, prawda, po drogach kolorowych, gdzie wszystkie nasze drogi codzienności są proste i światło je nam rozświetla i wiemy, gdzie się udać. Nie, świętość jest również tam, gdzie jest próba. Skoro Maryja jest święta również w tych trudnych sytuacjach, mówiąc tak bardzo oględnie, czyli w tych sytuacjach, kiedy towarzyszył jej mrok, cień, który grzechami na nią rzucali ludzie, chociażby, którzy skazali Chrystusa na śmierć, to Maryja jednak w tym cieniu grzechu, w tym mroku śmierci pozostaje święta. To jest taka prosta jakby, prosta myśl z tego wynika, żeby zawsze, czy może inaczej, żeby nigdy nie dać sobie narzucić myślenia szatana, diabła, który chce po pierwsze nas skłócić z samymi sobą. Maryja jest święta i pierworodną, zmazą, niedotkniona, czyli nie jest, w niej nie ma żadnego wewnętrznego buntu, nie ma jakiegoś rozdziału, podziału między sercem i rozumem. Natomiast diabeł chce nas skłócić z samymi sobą. Nigdy nie dajmy sobie narzucić przez diabła, byśmy powiedzieli takim językiem piłkarskim, taktyki naszego przeciwnika. Świętość jest wtedy, kiedy doświadczamy również i ciemności, ale w tych ciemnościach, jak to w ciemnościach mówiliśmy o tym tydzień temu, kiedy znajdujemy się w ciemnym pokoju, to raczej się nie poruszamy, raczej nie robimy gwałtownych ruchów, a szatan będzie robił wszystko, żebyśmy w tych ciemnościach duchowych, moralnych,
żebyśmy robili gwałtowne ruchy, bo kiedy jest ciemno w pokoju i będziemy dynamicznie, szybko się ruszać, to na pewno sobie krzywdę zrobimy. Często jest tak, że w ciemnym pokoju musimy chodzić właśnie na kolanach. To jest też niejako w takim geście ukorzenia, nie upokorzenia, ale właśnie ukorzenia się, byśmy powiedzieli, właśnie tacy niewidoczni dla szatana. Pamiętajmy, że szatan, byśmy się posłużyli taką metaforą, szatanowi kolana się nie zginają i Pan Bóg z tych ciemności potrafi wyprowadzić dobro. Jeżeli znajdujemy się w takich sytuacjach trudnych, to właśnie w tym geście ukorzenia, czyli jakby zejścia do swoich słabości, przyznania się do nich i poczekania na to, aż Pan Bóg zacznie działać, co nie oznacza bierności duchowej, tylko oznacza wsłuchiwanie się w najmniejszy nawet szelest Bożego Słowa, wpatrywania się w nawet najmniejszy gdzieś mignięcie, przemignięcie, rozświetlenie jakiegoś światełka w naszym życiu. Mówiąc krótko, Maria uczy nas, że świętości, że ta świętość w nas buduje się, bo przecież świętość się nieustannie może nie tyle zdobywa, ale wciąż się na nią otwieramy i dajemy się Bogu Świętemu, święty w języku hebrajskim, czyli innemu, który prowadzi nas swoimi innymi od naszego sposobu ludzkiego myślenia drogami, kiedy dajemy się Mu poprowadzić nawet w tych trudnych sytuacjach. To jest właśnie ta Maryja, która jest ziemią kapłańską i błogosławioną. Jeżeli idziemy z nią, to będziemy szli po tej ziemi kapłańskiej i błogosławionej. Uwaga, Chrystus w 8 błogosławieństwach mówi: błogosławieni ci, którzy się smucą, ci, którzy płaczą. Po ludzku płacz, smutek są to takie uczucia, których się może trochę wstydzimy, które mogłyby nas zdefiniować jako ludzi słabych, a nie, to nie jest właśnie Boża logika. Boża logika potrafi wydobyć z tego, co smutne, radość, ale nie taką, prawda, ludzką radość, taką śmieszność czasami, ale radość, która przenika nas aż do serca. I tego też nas Maria uczy właśnie jako ziemia kapłańska i błogosławiona, ponieważ jest święta i niepokalanie poczęta, czyli obrazowo nigdy nie dotkniona, nigdy nie jakby zraniona zmazą grzechu pierworodnego i wynikających z nich grzechów uczynkowych. To jest właśnie też pewnego rodzaju uroda tych godzinek, że mamy tutaj to archaiczne słownictwo, które może nas jakoś kierować w stronę takich archaizmów, jak właśnie zmaza, czy rozumiana jako skaza. No. Chociaż to pewnie wiele osób, które zajmuje się zawodowo etnografią, rozumiałoby pewnie jako pewnego rodzaju tabu. Tak to się przyjęło w etnologii rozumieć to słowo. Natomiast tutaj dobrze, że Przemku, że zwróciłeś uwagę na to, że to jest zupełnie inne znaczenie, dużo głębsze. To nie jest jakiś tabu, to nie jest jakiś taki dystans do świętości, bo Maryja jest bardzo blisko nas. Po prostu ona nie została dotknięta przez grzech pierworodny, a także siłą rzeczy nie miała żadnej skłonności do grzechu, przez żadne grzechy, nawet powszednie, a tym bardziej ciężkie, które sprzeciwiają się zamiarom Boga i są zerwaniem relacji z Nim. Więc tu jest zwrócenie uwagi przede wszystkim na to, że w tym kontekście ziemi kapłańskiej, że ona jest jakby świętym miejscem w tym świecie. Świętym miejscem jedynym, do którego mógł przyjść Zbawiciel. To jest miejsce dla Niego przygotowane. Maryja jest miejscem dla Niego przygotowanym jako pewna święta ziemia, na której ta Jego świętość, świętość Jezusa mogła wzrastać. Kolejne wersy mogą dla wielu, którzy będą je czytać, budzić zdziwienie, bo kiedy czytamy wers 4, brzmi on: miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, wielkąś łaską jedyna Panna wypełniona. No więc tą drugą część jakoś można stosunkowo łatwo zrozumieć. No, łaski pełna, prawda? Wielkąś łaską jedyna Panna wypełniona, ale miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, to już może być dla niejednej osoby pewną zagadką. Tak, i zauważmy, że powoli przechodzimy ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu, jeżeli chodzi o symbolikę. To miasto Pańskie pojawia się chociażby w Psalmie 86, ale też w liście do Hebrajczyków w rozdziale 11, już teraz nie ma czasu, żeby tutaj zgłębiać, od 9 do 10 wersetu, i w Księdze Apokalipsy, rozdział 21, wersety 2 i 3. Jeżeli mówimy o mieście Pańskim i bramie na wschód wystawionej, to
Księga Apokalipsy tak rzecze. I miasto święte, i tutaj od razu jest definicja, Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża, i usłyszałem donośny głos mówiący od tronu, oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. A zatem skoro Maria jest miastem pańskim, to znaczy, że kiedy przebywamy w tym mieście, to Bóg jest z nami, ale również czasami jako buntownicy, mając na uwadze chociażby przypowieść o miłosiernym ojcu, czy też o marnotrawnym synu, kiedy opuszczamy to miasto pańskie, Bóg jest z nami, ale uwaga, Pan Bóg bardzo poważnie traktuje naszą wolność i nigdy nam się narzucać nie będzie. Co ciekawe, że kiedy sięgamy sobie do tego fragmentu z listu do Hebrajczyków, to czytamy o ziemi obiecanej, gdzie jest mowa tak. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej, tu jest mowa o Abrahamie, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. A święty German pierwszy tak to wyjaśnia. Oto miasto zaprawdę pełne chwały, czyli miasto pańskie, miasto pełne chwały, Maria uwielbiająca Pana w tym mieście, mieście rozświetlonym. Są przecież wizje nieba. Jest taka głośna wizja nieba pewnego człowieka, który się nazywał Jim Woodford, on jeszcze żyje, pewnie znana postać, który miał tę łaskę przez 11 godzin, znajdując się w stanie śmierci klinicznej po zażyciu takich bardzo mocnych lekarstw, no już chciał po prostu popełnić samobójstwo i 11 godzin przebywał w stanie śmierci klinicznej, widział niebo, które było rozświetlone światłem, ale on mówi, w tym niebie nie było cieni, nie było cienia. Mówił, że nawet z trawy, z gór, bo rzeczywiście takie krajobrazy, takie ziemskie się pojawiają w niebie, wszędzie z tego wszystkiego, co widział, wydobywał się blask, światło, wszystko było jakby od wewnątrz rozświetlone i w związku z tym święty German mówi, oto miasto zaprawdę pełne chwały, oto duchowy Syjon. Powiedziano o tobie tyle rzeczy pełnych chwały, o miasto Boga. Cóż bardziej chwalebnego dla Maryi od przywileju, że zawsze tylko do samego Boga należała. Nigdy żaden książę, prócz najwyższego, nie posiadł tego miasta, do którego nigdy wróg nie wszedł. O ileż wspanialsza Maria od Jeruzalem, które zaznało oblężeń i dominacji obcych wojsk. A zatem zauważmy, że Maria jest tym wyjątkowym, w cudzysłowie oczywiście, Jeruzalem, które nie zostało zdobyte przez żadne wojsko, bo jest niepokalanie poczęta. Tutaj mowa o wrogu, którym jest grzech. Serce Marii, jej całe życie, jestestwo nigdy nie zostało skażone grzechem, czyli jest rzeczywiście takim miastem pańskim, które się zawsze obroni, bo zawsze się obroniło przed największym wrogiem, czyli przed szatanem. Co do sformułowania brama na wschód wystawiona, to zauważmy, że w księdze proroka Ezechiela w rozdziale 43 opowiada on o powrocie Pana do świątyni. Oczywiście nie chodzi więc tutaj o bramę do miasta, prawda, o której można by myśleć bezpośrednio po odniesieniu do miasta Pana. Tekst, który dotyczy tej bramy, brzmi tak z księgi proroka Ezechiela. A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, czyli chwała Pańska wchodzi do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. Zauważmy, że święty Łukasz mówi o Chrystusie, który przyjdzie jako Zbawiciel, jako słońce wschodzące z wysoka na oświecenie pogan. Geograficznie słońce wschodzi z dołu, a Chrystus jest słońcem wschodzącym z wysoka na oświecenie pogan. I dalej prorok Ezechiel mówi, wtedy uniósł mię duch i zaniósł mię do wewnętrznego dziedzińca, a oto świątynia była chwały pańskiej pełna. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie, synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego
miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. A zatem brama skierowana na wschód to jest ta brama, którą, przez którą wchodzi Bóg, aby żyć pośród nas. Co więcej, ta brama jest święta, jest poświęcona, czyli tylko Bóg przez tę bramę może wejść. Jakie tu jest odniesienie do Maryi? Ano takie, że to przez nią, jakby tutaj się łatwo domyślić, która była skierowana ku wschodowi, całe życie Maryi, właśnie przez to fiat, jej zawołanie, niech mi się stanie według słowa Twego. Maryja swoją wiarą skierowała się ku wschodowi, czyli ku tej przestrzeni, z której przestrzeni, z tego w kierunku Boga. Z tego kierunku, z kierunku wschodniego przychodzi Bóg do niej jako do dziewicy i matki, przychodzi słowo, które staje się ciałem. To jest dla nas taka nauka, że kiedy przeżywamy ciemności duchowe, jakieś trudności, mroki, to kierujmy nasz wzrok ku wschodowi. Czyli na pewno nie odwracajmy twarzy od Boga, to znaczy wychodząc z tej symboliki, że nawet kiedy stracimy nadzieję albo tracimy nadzieję, kiedy no, rzeczywiście te ciemności już pogrążają niemalże nasze serce, to starajmy się jednak modlić, nawet jeżeli ta modlitwa będzie trochę na siłę. I nawet jeśli będzie nam sprawiała jakiś taki może ból duchowy, jakiś taką, czy w ogóle tej modlitwy nie będziemy rozumieć, albo kiedy nie będziemy mieli czasu na Pismo Święte, to jak sobie mówiliśmy tydzień temu, chociażby tę jedną minutę z tych 24 godzin każdego dnia wygospodarujmy, żeby Pismo Święte jednak czytać, czyli żeby nasze serca skierować ku wschodowi. Maryja jest najbezpieczniejszym miastem, skoro jest miastem pańskim, jej brama jest na wschód wystawiona i przez tą bramę może wejść tylko Bóg. Są takie wydarzenia w naszym życiu, które uzdrowić może tylko Bóg, a nawet można by tutaj odważnie powiedzieć, że wszystkie rany tak naprawdę w swej największej głębi i głębokości uzdrowić może tylko Pan Bóg, ale pod warunkiem, że brama naszego serca będzie wystawiona na wschód, czyli będziemy wystawieni na działanie Pana Boga przez lekturę Pisma Świętego, przez modlitwę, przez życie sakramentalne, przez słuchanie również Kościoła, słuchanie naszych kapłanów z naszych parafii. Możemy rzeczywiście się skierować w stronę światła, właśnie przez takie drobne, byśmy powiedzieli, zwyczajne gesty, takie zwyczajne życie pobożnościowe. Tutaj raczej nie szukajmy jakichś cudownych rozwiązań. Kościół od ponad 2000 lat powtarza to samo. Pismo Święte, sakramenty święte, nauczanie Kościoła. Kościół przecież jako jedyna arka ocalenia jest tym, który jest nam w stanie zapewnić bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przed tym, co spotkało na przykład Adama i Ewę, prawda? Którzy przez nieposłuszeństwo zamknęli bramy raju. Zobaczmy, że Maryja jako nowa Ewa otwiera nam bramy raju i ona sama staje się takim miastem pańskim najbezpieczniejszym. Ewa i Adam zamknęli bramy raju. Brama raju, ona jest bramą raju. Mówimy w litanii loretańskiej, prawda? W ten sposób również o Maryi, bo przynosi nam Chrystusa, który jest przecież nowym Adamem. I cała ta symbolika dotycząca świątyni, czy może inaczej, bo tutaj konkretnie mówimy właściwie o mieście pańskim, również nasze serce może być takim miastem pańskim, jeżeli jest rozświetlone przez Bożą obecność, czyli żyjemy w stanie łaski uświęcającej. Możemy naśladować Maryję w ten sposób, że otwieramy się na Boga, niosąc tego Boga, którego poznajemy w Słowie Bożym i tego Chrystusa Eucharystycznego. Jak czytam ten wers, to mam też takie dwie myśli, że Maryja jest w tym znaczeniu miasta pańskiego takim wydzielonym terytorium, można powiedzieć, takim eksterytorialnym miejscem przebywania Boga pod względem należenia wyłącznie do Niego.
że Maryja jest jego ukochanym dziełem, zanim jeszcze Zbawiciel pojawił się na ziemi. Więc ona jest jakimś takim szczególną osobą, w której Bóg umieścił swoje miejsce, by przyjść na ten świat. No właśnie, a to drugie, no to można powiedzieć, to pewnego rodzaju przenośnia poetycka. Mówiliśmy o tym, że to także jest tutaj język poetycki, co by nie mówić. No jest to forma poetycka godzinki. No to taka, to miasto, czyli taka przestrzeń przebywania Jezusa jako dzieciątka w łonie kobiety, w łonie swojej matki, Maryi. W Nocnych Światłach przypomnę, że dzisiaj po raz siódmy spotkaliśmy się, by rozważać tajemnicę historii zbawienia w ramach cyklu rekolekcyjnego w Wielkim Poście, dwie godzinki odnoszącego się do rozważania wezwań z godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nasze rekolekcje prowadzi Przemysław Janiszewski, teolog, publicysta, ewangelizator i twórca kanału YouTube Moc Słabości. Za chwilkę ciąg dalszy, wracamy po piosence. Proszę też zerknąć na Facebook, jeśli ktoś chciałby tam do nas napisać, to zapraszamy pod pierwszy post od góry na profilu Radio Plus. Nocne światła trwają, a w nich kolejne siódme już spotkanie, siódmy wieczór, podczas którego rozważamy tajemnice historii zbawienia w ramach wielkopostnego cyklu rekolekcyjnego dwie godzinki. Ostatnie spotkanie w tym cyklu. Rozważamy godzinki ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I Przemysław Janiszewski jest z nami. Nasz rekolekcjonista, teolog, publicysta, ewangelizator, twórca kanału YouTube Moc w Słabości. Jesteśmy w tej chwili na wysokości tego zdania w hymnie, tego wersu właściwie, tak lepiej powiedzieć, bo on składa się z dwóch zdań. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, wszelkąś łaską jedyna Panno wypełniona, i właśnie na tej drugiej części teraz się skupimy. Wszelkąś łaską to jest jakby zdefiniowane, wytłumaczone wprost to, o czym mówił święty Łukasz, i kilkanaście minut temu o tym wspominaliśmy. Święty Łukasz mówi o Maryi łaski pełna, czyli co to znaczy łaski pełna, czyli wszelką, każdą łaską wypełniona. Maryja jest po prostu pełna łaski Bożej, byśmy powiedzieli pełna Bożej obecności, a skoro jest pełna Bożej obecności, to również uczy nas, otwierają się na Bożą obecność. Już sobie trochę mówiliśmy o tym, w jaki sposób wystawić się na tę Bożą łaskę. Wcześniejszy werset mówi: miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona. I teraz co nam daje, tak patrząc właśnie w kategoriach trochę, prawda, interesu, co nam daje, że nasze serce jest na wschód wystawione? Ano to, że jesteśmy otwarci na każdą łaskę. I tutaj to słowo każda jest jakby kluczowe, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, jakimi łaskami Pan Bóg nas obdarzy. Pan Bóg obdarza nas łaskami dla nas najlepszymi, ale z perspektywy Jego, z perspektywy Boga, który widzi wszystko, który widzi naszą przeszłość, ale uwaga, widzi również naszą przyszłość. Skoro Maria jest wszelką łaską napełniona, wypełniona, jest łaski pełna, jest kecharitomene, to możemy być pewni tego, że będziemy otrzymywali od Pana Boga łaski, ale to On będzie nam udzielał łaskę dla nas najodpowiedniejszych, bo to On nas najlepiej zna. Święty Piotr mówi, że własnych serc oceniać nie możemy, bo nawet własnych serc nie znamy, co dopiero, prawda, serc bliźnich. A zatem otwieranie się na Bożą łaskę, właśnie tego, to otwieranie się na Bożą obecność, którego uczy nas Maryja, dokonujemy przez czytanie Pisma Świętego, czyli medytowanie sercem. Myślę, że taka najprostsza technika medytowania Słowa Bożego to jest przeczytać 2-3 wersety, kilkakrotnie je przeczytać i później skupić się na 2-3-5 słowach i je powtarzać w sercu, jak modlitwę, tak w ten sposób, żeby nawet te wersety z Pisma Świętego, które zdawałoby się, że znamy na pamięć i właściwie już nic w nich odkryć nie możemy, zaczną drążyć nasze serce i wtedy ta każda łaska, którą Pan Bóg nas obdarza, stanie się dla nas jakimś konkretnym wezwaniem. Święty Jan Paweł II mówił, że każda łaska jest darem, ale też zadaniem.
A skoro jest również zadaniem, to łączy się z tym współpraca. Święty Augustyn mówił, że łaska bazuje na naturze, a zatem skoro mamy naśladować Maryję, która jest wszelką łaską napełniona, a jej imię to jest Kecharitomene, zapisane z wielkiej litery, zauważmy, pełna łaski, możemy to sprawdzić, pełna łaski z wielkiej litery zapisane, czyli jest to jej imię własne, to znaczy, że ta każda łaska, którą otrzymujemy od Pana Boga, jest tą najważniejszą łaską, jaką otrzymujemy, nie te łaski, o które my chcielibyśmy Pana Boga prosić. Czasami możemy otrzymać zupełnie inne łaski i ich nie zauważyć. Być może jest tak w naszym życiu, że się modlimy i otrzymujemy zupełnie inne łaski i stwierdzamy, ale żadnej łaski nie otrzymaliśmy, ponieważ ja prosiłem o tę konkretną łaskę, a otrzymałem inną. Ta łaska jakby drąży nasze serce, ale jest przez nas niezauważona. Tu jest bardzo ważna wrażliwość na Boże znaki, na odczytywanie tych Bożych znaków, które Pan Bóg nam daje w codzienności, ale uwaga, przez pryzmat wiary. Co to znaczy pryzmat wiary, czyli zawierzenia i zaufania. I to jest właśnie to prowadzenie Maryi, która uczy nas otwierania się na wszelką, czyli każdą łaskę, bo sama jest pełna łaski, czyli wszelką łaską jest wypełniona. Modląc się z pozdrowieniem anielskim, czyli tradycyjną modlitwą Zdrowaś Maryjo, opartą na wersach ewangelicznych, właściwie modlimy się, no to jest to samo, wyrażamy to samo, tylko innymi nieco słowami. To gracia plena, łaski pełna, panno wypełniona, wszelką łaską, jedyna panno wypełniona. To jest w gruncie rzeczy to samo. Można powiedzieć, że modląc się godzinkami, to modlimy się konkretnie Ewangelią. Ja tutaj jeszcze odniosę się do tego fragmentu na wschód wystawiona, jak tutaj zwróciłeś uwagę słusznie na to, że to jest taka gotowość na przyjęcie Boga. Kościoły, które jeszcze w średniowieczu, a może nawet później, po średniowieczu jeszcze przez długi czas, w każdym razie według reguły średniowiecznej były budowane, miały pewną cechę, którą nazywało się, że to był kościół zorientowany. To znaczy, kościół był ustawiony apsydą na wschód. Także pierwsze poranne promienie słońca, bez względu na porę roku, apsyda była półokrągła, w zależności od pory roku te promienie słoneczne padały bardziej od północy, bądź bardziej od północnego wschodu, bądź od południowego wschodu. W każdym razie padały od wschodu. Od wschodu, więc był to znak właśnie tego słońca wschodzącego z wysoka, by oświecić nas, którzy w cieniu i śmierci jesteśmy pogrążeni, jak mówi kantyk Zachariasza, który codziennie czytany jest w juczni. To jest właśnie takie otwarcie na obecność Boga od samego świtu. Bóg jest tym świtem, który przerywa noc. Czeka nas święto zmartwychwstania. No. Wielka noc, w której właśnie pojawia się Boże światło, jeżeli by wsłuchać się w to, co Przemku mówiłeś o tym doświadczeniu osoby, która no, przebywała w jakimś miejscu, które można było nazwać rajem, tym niebiańskim światem, tą rzeczywistością nadprzyrodzoną, gdzie wszystko było światłością, no Bóg jest światłością, wszystko jest Nim prześwietlone, więc no tego oczekujemy, tego pragniemy, żeby to nasze życie było prześwietlone, sprawdzone, można powiedzieć, żebyśmy też poznali je, bo kto zna swoje własne serce? Myślę, że to będzie dla każdego z nas ciężka próba i duże wyzwanie, żeby zmierzyć się z tym, jak nasze serce wygląda, ale w tym wszystkim, myślę, pewnie będzie wielka radość, że poznamy siebie i nawet jeżeli trzeba będzie przejść przez ogień czyśćcowy, to będziemy już wiedzieli, że na jego końcu będziemy już na wieczność z Bogiem. I niech to nam przyświeca. Teraz kolejna część godzinek to jest następne responsorium. Następne responsorium, które tym razem brzmi tak. Jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. Po czym następuje to, co już wcześniej pojawiło się we wcześniejszych responsoriach. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Tutaj w niektórych zwyczajowych wersjach, w jakichś regionach ta modlitwa jest powtarzana po raz kolejny, zazwyczaj jednak nie. Ta modlitwa, która jest na początku bądź na końcu, taka dosyć obszerna, ale no zazwyczaj te responsoria mają tylko 4 wersy, z czego te 2 ostatnie się powtarzają, a te 2 pierwsze za każdym razem są nowe. Tak więc tutaj stajemy przed kolejnym
kolejnym wezwaniem. Jak Lidia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. Tak, i zauważmy, że to ciernie rzucające cień grzechu nie zdoła tak naprawdę przeniknąć do serca Maryi, które jest mocne mocą Bożą, czyli tą właśnie czystością i niewinnością, którą symbolizuje Lilia, czy też Lilia. Skoro wcześniej mówiliśmy o Maryi jako o mieście pańskim, skoro wcześniej mówiliśmy o Maryi jako o tej, która jest wszelką łaską wypełniona, no to nawet jeżeli pojawiają się jakieś ciernie, to nie są one w stanie przeniknąć do serca Maryi. I te ciernie chcą rzucać cień na jej serce, ale przecież jej serca nie przenika żaden cień, nie przenika żadna ciemność, bo jest ono pełne światłości. To sformułowanie kecharitomene można sobie właśnie w ten sposób wytłumaczyć, że jest to światłość, która, a tam gdzie jest światło, tam nie ma żadnej ciemności. Tutaj też warto, jak tutaj Państwu to opowiadam, to właśnie wertuję sobie Pismo Święte, szukając fragmentu z Księgi Pieści nad Pieśniami z wersetu drugiego, bo tam również jest mowa o tym, o czym w tym responsorium krótkim mamy zasygnalizowane, a zatem przeczytajmy raz jeszcze. Jak Lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi. Kim są córki Adamowe? Adam i Ewa to są ci, którzy są winowajcami. Oczywiście, znaczy winowajcami, ponieważ oni jako pierwsi rodzice dopuścili się grzechu nieposłuszeństwa, czyli grzechu pierworodnego. Istotą grzechu pierworodnego jest nieposłuszeństwo, ale jak kiedyś, już nie pamiętam, któryś z kapłanów, chyba ksiądz świętej pamięci, ksiądz Piotr Pawlukiewicz powiedział, że jest przekonany, że każdy z nas, kiedy by był na miejscu Adama i Ewy, zrobiłby dokładnie to samo, to znaczy również odwróciłby się plecami do Pana Boga i zjadłby to właśnie zakazane jabłko. Dlaczego? Ponieważ nie ma dnia, w którym nie zdradzalibyśmy Pana Boga. I tu nie chodzi o grzechy ciężkie, ktoś powie, no halo, halo, ale ja codziennie nie grzeszę. Tu chodzi również o nasze myśli, o nasze zastanowienia, intencje serca. Szatan mąci, cały czas mąci. Właśnie chce rzucać jako takie ciernie, cień zwątpienia. Tu nawet nie chodzi o grzech, tu chodzi o cień zwątpienia. Zwątpienia w Boga, też posługując się różnego rodzaju naszymi słabościami. I skoro Maryja jest przyjaciółką Boga, no to jest ona wyjątkowa między tymi innymi kobietami, między innymi mężczyznami, między tymi wszystkimi ludźmi, którzy nie są niepokalanie poczęci. Maryja jest niepokalanie poczęta, a Księga Pieśni nad Pieśniami mówi tak. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania drzew i głos syna gorlicy już słychać w naszej krainie. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Teraz powstań, przyjaciółko ma piękna ma i pójdź. Tu jest wezwanie, pójdź. Maryja jest posłana. Maryja jest tą, która jest wciąż w drodze. Maryja była w drodze, zobaczmy, w tych trudnych sytuacjach. Betlejem, Egipt, prawda, później no, Kana Galilejska, zagubienie Chrystusa. To są takie momenty, kiedy Maryja rzeczywiście jako posłana jest wciąż w podróży, czy udając się do świętej Elżbiety, wciąż musi pokonywać jakieś odległości, również odległości serca, musi oczywiście nie swojego serca, ale przyprowadzając Chrystusa innym, chce innym pomagać tę odległość serca naszego, mojego, państwa serca, oddalonego od Pana Boga, pokonywać i przez chociażby różaniec święty, rozpamiętywanie życia i dzieła Jezusa Chrystusa w tych czterech tajemnicach, które również się wydarzają w naszym życiu, bo mamy również w naszym życiu te chwile radosne, mamy chwile przecież pełne cierpienia, smutku, ale również światłości, jakichś sukcesów, czy też chwały. I skoro mówimy o Maryi jako tej, która jest przyjaciółką Boga, to zobaczmy, co Pan Bóg przygotował dla tych wszystkich, którzy będą Jego przyjaciółmi. Pan Bóg już jest naszym przyjacielem, już jest tym, który nas wybrał, który za nas umarł, który nam otworzył bramy raju. Teraz do nas należy ten ostatni krok, który będziemy stawiać przez całe życie. Ten ostatni krok może trwać 20, 40, 60, 80 lat.
Jim Woodford, do którego się dzisiaj odwołałem, autor książki Niebo, który właśnie jako ten, który przebywał 11 godzin w śmierci klinicznej, miał tę łaskę być w niebie, zapisuje taki oko to krótki państwu przeczytam opis nieba przygotowanego dla przyjaciół Boga. Niebo nie jest globem czy sferą, nie ma tam horyzontu, który majaczałby gdzieś na krańcu krajobrazu. Niebo to nieprzerwana panorama ciągnąca się w nieskończoność w każdym kierunku. Jednak jej cechy widziałem dokładnie tuż przed sobą, tak jakby idea odległości nie miała zastosowania w niebie i w wieczności. Niebo istnieje w wymiarze duchowym poza naszym ziemskim doświadczeniem. Rzeczy takie jak kolory, czas, względny rozmiar i odległość są ograniczonymi kategoriami, które nie nadają się do opisywania nieskończoności natury nieba. Kiedy szedłem ścieżką w towarzystwie aniołów, ogromnie wzrosła moja zdolność widzenia, nie tylko tego, co znajdowało się przede mną, ale z każdej mojej strony jednocześnie. Doświadczałem widzenia peryferyjnego w każdym kierunku, bez obracania głowy widziałem to, co było przede mną i za mną. Przypominało to raczej świadomość panoramiczną. Nie potrafię wyjaśnić tego poziomu jasności i świadomości, jakiej doświadcza się w niebie. Tutaj, w tym życiu, widzimy wszystko raczej powierzchownie, w perspektywie dwuwymiarowej. Zdolność widzenia w niebie pozwoliła mi dostrzegać wszystko z większą głębią. Miałem pełne 360 stopni wizji, którą mogę porównać jedynie do projekcji szerokoformatowej w kinie IMAX bez żadnego ograniczenia głębokości ani odległości. To było tak, jakbym był w stanie dostrzec pojedynczy, kwitnący pąk kwiatu rosnącego na zboczu odległej góry, ale jednocześnie widziałem to, co znajdowało się bezpośrednio przede mną. I ostatnie zdanie tego opisu. Moje oczy w tym samym czasie były niczym soczewki mikroskopu i teleskopu. Ważne, żeby nasze serca były takim jednocześnie mikroskopem i teleskopem, żebyśmy widzieli nawet najmniejszy smutek, najmniejszą potrzebę naszych bliźnich, ale żebyśmy również mieli ten w sercu ten teleskop, za pomocą którego jesteśmy w stanie dostrzec, nam by się wydawało gdzieś tam daleko, daleko od nas obecnego Pana Boga. Zostańmy z tą myślą na chwil kilka, bo półmetek nas ten świat już minął parę minut temu. Tak więc czeka nas krótka przerwa. Przypomnę dzisiaj ostatnie spotkanie w ramach wielkopostnego cyklu rekolekcyjnego Dwie godzinki. Rozważamy już po raz siódmy tajemnicę historii zbawienia. Rekolekcję prowadzi dla nas Przemysław Janiszewski, teolog, publicysta, też ewangelizator i twórca kanału YouTube Moc Słabości. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszamy profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Od 13 minut mamy czwartek. Czwartek Wielki, czyli dzień, w którym rozpoczyna się najświętszy czas roku, święte Triduum Paschalne. Wielki Czwartek. Rano, zazwyczaj o 10:00 w katedrze każdej diecezji msza święta Krzyżma i wieczorem ta jedyna, najważniejsza w każdej parafii, jedyna tego dnia, czyli msza święta Wieczerzy Pańskiej, która de facto właśnie rozpoczyna święte Triduum Paschalne. Niemniej cały dzień już od rana ma taki walor i pewne napięcie zbliżającego się czasu świętego. Świętego, trudnego, ale pięknego w finale. My, zbliżając się do tego świętego czasu przez cały Wielki Post, co środę spotykaliśmy się i nadal spotykamy w tym ostatnim cotygodniowym wielkopostnym cyklu rekolekcyjnym Dwie godzinki, w którym rozważamy tajemnicę historii zbawienia. Po raz siódmy zaglądamy do wersów godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nasz rekolekcjonista Przemysław Janiszewski, teolog, publicysta, ewangelizator, twórca kanału YouTube Moc Słabości. Państwo jesteście zaproszeni na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze, myśli, wątki, także pytania, wątpliwości, świadectwa, refleksje. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie responsorium
wybrzmiewa. Po hymnie na sekstę przychodzi czas na nonę. I tu znowu powtarzają się wersy, które już znamy z poprzednich części, z części na jucznię, na prymę, na tercję, na sekstę właśnie. I w tej części na nonę znowu śpiewamy: przybądź tam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu, jak była na początku i zawsze i nimi. Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Te słowa już rozważaliśmy w jednym z pierwszych wydań tego cyklu, dwie godzinki, więc przechodzimy już do hymnu na nonę, który rozpoczyna się wersem: witaj miasto ucieczki, wieża utwierdzona, Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. Tutaj mamy militarnie się zrobiło teraz. Militarnie, tak, i mamy taki już dosłowny opis w szczegółach tego miasta pańskiego, które jest, oczywiście pomijając miasto ucieczki, które sobie za chwilę wyjaśnimy, bo to jest pewne prawodawstwo starotestamentalne, ale jest wieża utwierdzona, jest Dawid, czyli basztami wzmocniona, prawda, wieża Dawidowa, jest broń, czyli jesteśmy bezpieczni, mówiąc krótko. Natomiast jeżeli chodzi o miasto ucieczki, miasta ucieczki, mówi o tym chociażby Księga Wyjścia, rozdział 21, Księga Liczby, to były takie miejsca azylu dla tych, którzy przyczynili się do śmierci człowieka w sposób nierozmyślny i żeby tutaj jeszcze dosłownie odwołać się do Pisma Świętego, to Księga Liczby mówi tak: z miast, które oddacie Lewitom, będzie 6 miast ucieczki, aby zabójca do nich mógł się schronić, a oprócz tego oddacie im jeszcze 42 miasta. Wybierzcie sobie miasta, które służyć wam będą za miasta ucieczki. Tam będzie mógł się schronić zabójca, który zabił drugiego nieumyślnie. Miasta te będą dla was schronieniem przed mścicielem krwi, aby zabójca nie poniósł śmierci, zanim nie stanie przed sądem społeczności. Owych 6 miast winno służyć za schronienie zarówno Izraelitom, jak i przybyszom osiadłym wśród was. Tam możecie uciekać, tam może uciekać każdy, kto zabił drugiego nieumyślnie. A w związku z tym, że cały Stary Testament to nie są tylko, znaczy w tych nawet miejscach, gdzie są fakty historyczne, księgi historyczne, chociażby one również mają jakieś znaczenie, nawet nie jakieś, ale konkretne znaczenie duchowe, i święty Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale mówi tak: Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tym miastem ucieczki jest dla nas Chrystus. Ale jednocześnie, jak to mówią nam w tym momencie godzinki, ten, kto jako grzesznik ucieka do Maryi, nigdy się nie zawiedzie, ponieważ po pierwsze ona z niepokalanie poczęta, czyli jest miastem bezpiecznym, której nie sięga, prawda, łapa diabła, a z drugiej strony jej niepokalane serce jest takim płaszczem, który chroni nas przed naszym największym wrogiem, czyli przed szatanem. Ona, czyli Maria, nas nigdy nie osądza, ale dlaczego nie osądza? Ponieważ wstawia się za nami. Najwięcej czasu, zauważmy, już mówiliśmy chyba nawet 2 razy o tym, najwięcej czasu według wizji przekazanej świętej Brygidzie Szwedzkiej Maria spośród apostołów spędzała z Judaszem. I tutaj, nie wiem, czy sobie uświadamiamy to, ale modląc się modlitwą pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, właśnie przezywamy Maryi jako takiego miasta ucieczki. O tej ucieczce mówili również ojcowie pustyni, którzy posługiwali się taką, czy zachęcali do takiej taktyki unikania grzechu przez unikanie pokusy, ucieczka przed pokusą do takiego miasta ucieczki, którym jest Słowo Boże. Kiedy nachodzi nas pokusa, mówili: otwórz Słowo Boże, zajmij myśli Słowem Bożym. Kiedy nie masz Pisma Świętego, zajmij swoje myśli czym innym. Uciekaj przed pokusą, jakby wyrzuć ze swoich myśli pokusę, która chce cię skłonić ku grzechowi. Uciekaj przed
pokusom, unikając w ten sposób grzechu. To jest też nasze miasto ucieczki, to znaczy Pismo Święte, ale również to, kiedy po prostu nawet po ludzku robimy wszystko, żeby o pokusie, o grzechu nie myśleć. Święty Paweł w liście do Hebrajczyków mówi: wprawdzie każdy kapłan, znaczy nie wiem, czy Święty Paweł, ale autor listu do Hebrajczyków mówi: wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga. Tu jest umocnienie w nas takiego przekonania serca, pewności, nadziei, która zawieść nie może, że Chrystus, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i Chrystus naprawdę zrobił wszystko, żeby nas uwolnić od grzechu, wziął na siebie wyrok śmierci. Szatan nie ma dostępu do Maryi, ponieważ ona jest umocniona, prawda, jako preredempta, czyli przedodkupiona, jest umocniona, czyli pełna mocy Bożej. Dlaczego Maria jest nazwana miastem ucieczki? Ano dlatego, że ona chroni nas przed mścicielem krwi, tak pamiętamy, była o tym mowa w Księdze Liczby, który na nas czyha. Tym mścicielem krwi jest, łatwo się domyślić, szatan. Ona jako ta niewiasta bezgrzeszna jest dla nas też takim bezpiecznym murem, właśnie takim płaszczem, za którym możemy się schronić. Szatan nigdy nie będzie miał dostępu do nas, kiedy się znajdujemy za murem, pod płaszczem Maryi jako niepokalanie poczętej, ponieważ nigdy nie miał dostępu właśnie do Maryi jako do niepokalanie poczętej. Ona jest miastem ucieczki, w którym możemy po prostu czuć się bezpiecznie, bo jesteśmy tam usprawiedliwieni krwią Chrystusa. Mściciel krwi, czyli szatan, który chce naszej śmierci, który, tak jak dziecko, które dostanie w szkole i dostanie w szkole jedynkę, prawda, jakąś negatywną ocenę, szuka jakiegoś innego dziecka, które również podobną negatywną ocenę dostało, żeby się w jakiś sposób usprawiedliwić. Szatan się podobnie zachowuje, chcąc ściągnąć jako mściciel krwi do piekła jak najwięcej dusz, mówiąc Bogu: zobacz, stworzyłeś ich na swój obraz i swoje podobieństwo, twój syn za nich umarł, a oni, zobacz, odrzucili cię, trafili do piekła, są dokładnie tacy sami jak ja, to nie miało sensu. Szatan będzie chciał być takim mścicielem krwi, ale kiedy uciekamy do Chrystusa, który odkupił nas, czyli usprawiedliwił swoją najświętszą krwią, wtedy jesteśmy rzeczywiście bezpieczni. Skoro jesteśmy bezpieczni w tym mieście ucieczki, którym jest Chrystus, to należy powiedzieć konkretnie, tym miastem ucieczki jest sakrament pokuty i pojednania. To jest taka brama, powiedzmy, przez którą wchodzimy do tego miasta ucieczki. I kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, jesteśmy w stanie przyjmować Chrystusa Eucharystycznego, jesteśmy w tym mieście ucieczki, ale uwaga, brama jest otwarta, czy może inaczej, klamka u drzwi, prawda, tej bramy do tego miasta ucieczki jest z jednej strony, z naszej strony możemy zawsze otworzyć tę bramę i z tego miasta ucieczki wyjść. Pan Bóg nas nie zmusi, nikogo nie zmusi, nawet tych, którzy są daleko od Niego, nie jest w stanie zmusić, żeby poszli do nieba. Jeżeli ktoś świadomie, dobrowolnie przez całe swoje życie odrzucał Pana Boga, to Pan Bóg musi się zgodzić na to, że taki człowiek również po śmierci będzie miał szansę żyć tam, gdzie Go, czyli Boga, nie ma, no i czyli po prostu w piekle. Chcę także zwrócić uwagę na fragment tego wersu: wieża utwierdzona. Ktoś sobie pomyśli, no dobrze, wieża utwierdzona. Jak można utwierdzić wieżę? No wieża, jak się stawia wieżę, to zazwyczaj już po to, żeby ona stała, żeby była widoczna, no taką wieżę już się utwierdza samo przez to, że wybiera się taki rodzaj budowli. Ale chcę tutaj przywołać fragment Ewangelii świętego Łukasza, to jest rozdział 14, który często budzi bardzo duże wątpliwości, czy nawet dużo nieporozumień po jego lekturze. Przeczytam, to są cztery wersy, więc nie jest to długo. A szły za nim wielkie tłumy, czyli za Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę,
nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego, ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Otóż najwięcej kontrowersji zawsze jest przy tej nienawiści. No jak to? Bóg miłości wzywa do nienawiści ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr i siebie samego. A przecież jest powiedziane, że kochaj bliźniego jak siebie samego. No więc o co tu chodzi? Tu przecież tęgie głowy niejednokrotnie się głowiły, niektórzy bili o ścianę i mówili, no coś tutaj nie gra, jest jakaś sprzeczność w tej Ewangelii. Więc trzeba tutaj na pewno sięgnąć by do tego sposobu myślenia i wyrażania się, jaki funkcjonował w starożytnym Izraelu. Otóż ta nienawiść, czyli takie odrzucenie wobec pewnego priorytetu. Tak więc, jeżeli mamy nawet jakąś taką wartość no, dużego kalibru, ojciec, matka, żona, dzieci, bracia, siostry i ja sam jako dziecko Boże i ktoś, w kim Bóg złożył godność niezbywalną, to są wartości naprawdę dużego kalibru. Ale, jeżeli wartością nadrzędną, czyli stwórca nas wszystkich jest Bóg, to On stoi ponad tym wszystkim. Tak więc chodzi o to, aby wszystkie wartości tej ziemi, które są słuszne, które są dobre, jednak miały swoje miejsce w hierarchii. To znaczy, ten, dla kogo Bóg nie jest najważniejszy, czyli kto nie ma w nienawiści swojego ojca i matki, czyli ten, kto stawia ojca, matkę, żonę, dzieci, bracia, siostry, nade wszystko siebie samego i wszystko, co mi przyjdzie do głowy, łącznie z moimi grzechami, nad Boga, nie może być moim uczniem. Jeżeli Bóg jest na swoim miejscu, na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim, czyli na właściwym. Tak więc, przechodząc do następnego wersu, Jezus mówi w formie przypowieści, bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? I odnosi to do tego poprzedniego zdania, gdzie jest mowa o tym, że Bóg ma być na pierwszym miejscu i to jest to budowanie wieży. Jeżeli przecież do Księgi Rodzaju zajrzymy, to tam jest to budowanie wieży, wieża Babel, która jednak skończyła się katastrofą, bo nie była wieżą ku Bogu, tylko była wieżą ludzkiej pychy. A tutaj Jezus mówi, że to jest wieża, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to jest wieża, na której na pewno Go spotkasz. To znaczy spotkasz się też ze wszystkimi, z ojcem, matką, żoną i dziećmi, braćmi, siostrami i z sobą samym, ale we właściwym porządku, bo Bóg ci ten porządek pomoże zbudować i na pewno będzie cię uzdrawiał, jeżeli ten porządek nie jest właściwy. Tak więc, jeżeli patrzymy na Maryję, która jest wieżą utwierdzoną, no to jej zwrócenie serca, nie tylko oczu, ale serca przede wszystkim ku Bogu jest absolutnie na pierwszym miejscu. Stąd, jeżeli sięgamy do tego porównania biblijnego, to niech ono będzie do nas także odwołaniem już nie do Starego Testamentu, jak miasto ucieczki, ale tutaj mamy połączenie i Starego, i Nowego Testamentu. Miasto ucieczki miało źródło w Starym Testamencie, mimo że jeszcze w Nowym oczywiście były do niego odniesienia. Ale ta wieża utwierdzona to są słowa Jezusa, to są słowa Ewangelii, a więc tu mamy, można powiedzieć, historię zbawienia w pełnym wachlarzu. Krótką przerwę zrobimy. Za chwilę druga część wersu. Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona. Oczywiście to też się do wieży odnosi, bo jeśli pamiętacie Państwo z ubiegłego roku rozważania litanii loretańskiej, Wielki Post w Loreto, to tam również było odniesienie do wieży Dawidowej. Tak więc za chwilkę oddamy głos Przemkowi. Przypomnijmy, że rekolekcje nasze trwają. Jeszcze siódme spotkanie w ramach rekolekcyjnego cyklu. To ostatnie spotkanie w tym cyklu. Dwie godzinki. Rozważamy tajemnicę historii zbawienia opartą o rozważanie wezwań godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przemysław Janiszewski, nasz rekolekcjonista, teolog, ewangelizator, bloger, twórca kanału YouTube Moc Słabości jest z nami. Za chwilę po piosence wracamy na dalszy ciąg. W Nocnych Światłach trwają rekolekcje dwie godzinki. Dwie godzinki, które polegają na rozważaniu tajemnicy historii zbawienia, która zawarta jest w wersach godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
po raz siódmy spotkaliśmy się, by te rozważania prowadzić. To jest ostatnie spotkanie w tym cyklu. Prowadzi je nasz rekolekcjonista Przemysław Janiszewski, teolog, publicysta, bloger, twórca kanału YouTube Moc Słabości, a Państwo jesteście zaproszeni do też dzielenia się swoimi myślami, komentarzami na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jesteśmy w pierwszym wersie hymnu na Nonę. Rozważaliśmy już Witaj miasto ucieczki, wieża utwierdzona. Teraz druga część tego wersu, zdanie Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. Tak, przekuwając to na taki nasz codzienny język, to taką basztą, która nas chroni przed różnego rodzaju herezjami, czy jakimiś naszym własnym widzimisię, jest nauka Kościoła katolickiego. Warto, żeby też być na bieżąco z nauką Kościoła katolickiego, warto, żeby być blisko swoich biskupów, warto, żeby się ze swoich biskupów modlić, mówię to nie bez znaczenia właśnie dziś, w Wielki Czwartek, bo przecież Kościół będzie się gromadził wokół biskupa, jak to mówili ojcowie Kościoła, tam gdzie jest biskup, tam jest też i Kościół. Ale jeżeli jesteśmy już w Kościele, który jest, no bo pamiętajmy, że Chrystus dał nam Kościół, że to nie jest tak, że ten Kościół się zawali, przestanie istnieć i Chrystus da nam nowy Kościół. Nie, to jest ten Kościół, w którym jesteśmy, to jest ten Kościół, o którym możemy powiedzieć, że jest wieżą utwierdzoną, Dawidową, basztami i bronią wzmocniona. Ten Kościół jest wzmocniony, umocniony. Maria jest matką tego właśnie Kościoła, w którym są grzesznicy, w którym jest ten element boski, Słowo Boże, sakramenty święte. Gdybyśmy sobie sięgnęli do Księgi Rodzaju, do rozdziału, do wersetu 11, do wersetów od 1 do 9, czy chociażby do Ewangelii według świętego Mateusza, rozdziału 7, to tam również jest mowa, już zresztą tutaj Paweł czytał, o wieży utwierdzonej. Kiedy sięgamy do litanii loretańskiej, Maria jest tam zdefiniowana jako wieża Dawidowa oraz wieża z kości słoniowej, czyli taka wieża, która jest nie do zdobycia. Skoro, no bo jest nie do zdobycia, ponieważ szatanowi nie udało się i nie uda się nigdy zdobyć Maryi, bo jest niepokalanie poczęta, czyli jest kompletnie jakby niewidzialna dla szatana, chociaż szatan ją widzi, ale zobaczmy, jak to Pan Bóg wymyślił, że przez tę kilkunastoletnią dziewczynę przyszedł na świat Syn Boży. Bóg zawierzył swojego Syna, zawierzył samego siebie tej kilkunastoletniej dziewczynie. Po ludzku to jest w ogóle jakaś, przepraszam, że tak to nazwę, bzdura. Jak tak można zrobić, byśmy powiedzieli, nawet nieodpowiedzialność Syna Bożego zawierzyć jakiejś kilkunastoletniej dziewczynie, dziewczynce. Nie, to jest niewyobrażalne po ludzku, to jest, byśmy powiedzieli, skandal, tak jak arcybiskup Grzegorz Ryś mówił o skandalu miłosierdzia. To jest skandal, że przez tę dziewczynę, właśnie już od razu mi się chciało wyrwać, niepokalanie poczętą, Bóg zawierza całego siebie i przekazuje nam. Tak, ponieważ ona jest niepokalanie poczęta, po prostu jest wieżą nie do zdobycia, jest umocniona takimi basztami, których żadne wojsko nie jest w stanie zdobyć. Tutaj byśmy się też mogli odwołać do wieży Babel, który był symbolem pychy i z tego wynika nieposłuszeństwa. Z pychy wynika nieposłuszeństwo. Maria jest wieżą z kości słoniowej, która nie sięga nieba, ponieważ Pan Bóg zszedł z nieba przez nią. Wieża Babel miała sięgać nieba, ludzie chcieli sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe, sami chcieli definiować zło. Dokładnie to samo zrobili, co uczynili Adam i Ewa. A tymczasem recepta na to, w jaki sposób być szczęśliwym, czyli błogosławionym, jest w tym, żeby być w tej wieży z kości słoniowej, która jest umocniona Bożą łaską. Nie wiemy, czy ta wieża z kości słoniowej, gdybyśmy tak patrzyli tylko z kategoriami ludzkimi, czy ta wieża z kości słoniowej była wysoka, czy niewysoka, czy drabina by sięgała jej szczytu, czy też nie. Tu chodzi o to, że po prostu była nie do zdobycia. A zatem konieczność, tu się kłania wobec nas takie zadanie, konieczność budowania na silnym fundamencie, już o tym Paweł mówił, którym jest Chrystus. Chrystus, który dał nam Kościół. Nasze życie duchowe mamy budować w Kościele, a nie w opozycji do Kościoła, nie w opozycji do biskupów, nie w opozycji do naszych kapłanów, nie w opozycji, prawda, do swoich kapłanów z parafii, nie w opozycji do księdza proboszcza, prawda, że zawsze mam tutaj
ale księże proboszczu, moim zdaniem, dobrze twoim zdaniem, ale jednak dajmy Panu Bogu działać przez Kościół, dajmy się poprowadzić Kościołowi. Wejdźmy w tę logikę posłuszeństwa, to słowo polskie jest piękne, posłuszeństwo, czyli pójście za Słowem Bożym. Jeśli chcemy sercem sięgać do nieba, tak trochę jak miała sięgać wieża Babel, ale ona sercem takim pełnym pychy i nieposłuszeństwa chciała nieba sięgnąć, a właściwie właśnie własne niebo zbudować. Jeśli chcemy sercem sięgać do nieba, musimy być bardzo silni łaską Bożą i jednocześnie musimy mieć mocny fundament, którym jest Chrystus, a tak wymagając od siebie, oznacza to dla nas fundament pokory, zaufania, wierności. To są właśnie baszty naszej świętości, prawda? Pokora, wierność, umiejętność posłuszeństwa, czyli wsłuchania się w Boże Słowo. To jest taka nasza baszta. Z tej baszty wypatrujemy Bożej obecności, wypatrujemy poranka, wypatrujemy tego światła wschodzącego z wysoka, z tej baszty, którą jest Maryja. I możemy być pewni, że kiedy znajdujemy się na tej baszcie, czy w tej baszcie, którą jest Maryja, to kwestią czasu jest to, kiedy ten poranek, to słońce wschodzące z wysoka nas oświeci. Słońce wschodzące z wysoka, wezwanie, o którym już wspominaliśmy dzisiaj, to jest to wezwanie, które, jak mówiliśmy, też jest czytane codziennie w brewiarzu, właśnie na jucznię, na tę modlitwę, która rozpoczyna dzień tuż po wezwaniu, po godzinie czytań nocnej. I to jest fragment z Ewangelii świętego Łukasza. To jest fragment, który przywołuje kantyk Zachariasza. I teraz przechodzimy do następnego wersu. Wersu, który też z jasnością, można powiedzieć, kojarzy. Ogień ze słońcem w jakiś sposób ma coś wspólnego, ten płomień gorący. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, przez cię władza piekielnych mocarzów stajała. Tak, jest to zdefiniowanie tajemnicy niepokalanego poczęcia. Tą istotą tajemnicy niepokalanego poczęcia Maryi jest Bóg, jest miłość. Początkiem ognia miłości jest wiara. To znaczy, bez tej wiary, zauważmy, że święty Paweł mówi o trzech cnotach teologalnych, wiara, nadzieja i miłość, zaczyna nieprzypadkowo od wiary. Bez wiary nie ma w nas tego ognia miłości, czyli początkiem ognia jest ognia miłości, jest w nas wiara, która ożywiona właśnie przez tę nadzieję, która jest takim pomostem między wiarą a miłością, jest tą nadzieją, która zawieść nie może, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 5, wersecie 5. Jedynym uzasadnieniem i wytłumaczeniem bezgranicznej wiary Maryi, która już przy poczęciu ogniem miłości pałała, jest, znowu tutaj powtórzymy, miłość, jak to kiedyś zaznaczył Karol Wojtyła, miłość mi wszystko wyjaśniła. Wszystko wyjaśniła i byśmy powiedzieli, wszystko wyjaśnia, miłość jako wyjaśnienie dotyczy bardziej sfery naszego serca niż rozumu, ponieważ nie znajdziemy racjonalnej, rozumowej definicji miłości. Możemy miłość objąć tylko sercem. Z tego też powodu Maryja bardzo często w objawieniach zatwierdzonych przez Kościół posługuje się symboliką serca, ponieważ symbolika serca jest uniwersalna. Symboliką serca możemy dotrzeć zarówno do osób wierzących, jak i niewierzących. A zatem ta symbolika serca to jest wskazanie na tę sferę naszego serca, która może objąć miłość, a właściwie będzie je obejmowało przez całą wieczność. I Maryja jako ta, która przy poczęciu ogniem miłości pałała, to jest ta Maryja, która jest pełna zaufania, bardziej właściwie zaufania niż zrozumienia, prawda? Zaufanie, pójście zaufnością niż zrozumienie, raczej bardziej w ciągłe rozumienie niż ostateczne zrozumienie. Ostatecznie to właśnie miłość jako tajemnica jest odpowiedzią na wszystko i tutaj chciałbym się odwołać do ojców Kościoła. Święty
Ambroży tak zaznacza. Dawid opisał pięknie wdzięk Kościoła, którego cała chwała jest wewnątrz, a nie zewnątrz. Na dobrych bowiem myślach, na nieskalanej czystości i poczuciu dobrego sumienia polega najwyższa chwała. I dalej święty Ambroży zaznacza, jak dobra jest modlitwa z miłosierdziem, ponieważ dlaczego Maria jest tą, która przy poczęciu ogniem miłości pałała, ponieważ ta miłość w niej się wciąż, Maria się wciąż otwierała na tę miłość przez modlitwę, przez zawierzenie, przez medytację, przez rozpamiętywanie Słowa Bożego w sercu i święty Ambroży zaznacza, jak dobra jest modlitwa z miłosierdziem. Dobra modlitwa zachowuje porządek i do tego też wzywa nas Maria, żebyśmy w naszym życiu duchowym zachowali pewien porządek, wiara, nadzieja i miłość. Zaczynamy w niej od boskich pochwał. Jeśli bowiem już w odniesieniu do człowieka staramy się go dobrze dla siebie usposobić, to cóż dopiero, gdy mamy błagać Pana? Święty Ambroży mówi, kiedy się zaczynasz modlić, to zacznij nie od modlitwy prośby, ale od modlitwy uwielbienia. Dlatego najpierw ofiarujmy Bogu chwałę. Apostoł też mówi w pierwszym liście do Tymoteusza: zalecam wam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi. A zatem zauważmy, że Maria jest tą, która uczy nas modlitwy, ponieważ modlitwa bez tego ognia miłości jest tylko takim zewnętrznym klepaniem, byśmy powiedzieli, prawda, paciorków. Skoro Maria przy poczęciu ogniem miłości pałała, to znaczy, że od samego początku jej serce, jako niepokalane serce, było rozgrzane obecnością Boga. Bóg jest miłością, święty Jan mówi, a zatem jej serce musiało pałać miłością. To była miłość, która niejako chciała się wyrwać z jej serca. I żeby pójść tą drogą Maryi, to pójdźmy taką drogą właśnie pełną miłości, która zawsze wskazuje na chwałę Bożą. Jeszcze raz się odwołam do świętego Ambrożego, który mówi tak. Człowiek winien świecić i budzić podziw nie tylko ze względu na swą twarz, ile ze względu na swą dobroć serca. Winien być w tych rzeczach chwalony, w których i Bóg proroczym sądem jest chwalony, o czym napisano w Psalmie 66, groźny w swych radach wobec synów ludzkich. Winny jaśnieć jego czyny przed Bogiem, który dobra z niewygasającej działami splata. Dlatego jego pochwała jest nie tylko na początku, lecz na końcu. Nikt bowiem jak tylko ten, kto prawnie walczył, odbiera wieniec. Dlatego ci mówi mędrzec w mądrości Syracha: przed śmiercią nie chwal żadnego człowieka. Dlaczego to powiedział, pouczył powyżej? Bo przy końcu życia wychodzą na jaw wszystkie jego czyny, a my możemy dodać, możemy Marię chwalić od początku jej życia, aż do końca jej życia, która została wzięta z ciałem i duszą do nieba, ponieważ skoro jej serce przy poczęciu ogniem miłości pałało, to znaczy, że rzeczywiście Maria, czy wytłumaczeniem tajemnicy niepokalanego poczęcia Maryi jest po prostu miłość, którą możemy objąć miłością naszego serca, ale będziemy tę miłość obejmować i poznawać przez całą wieczność w niebie. To sformułowanie mocarz piekielny może stanowić pewnego rodzaju problem dla współczesnego odbiorcy, bo takie określenie diabła no po prostu rzadko jest teraz spotykane, rzadko używane, chociaż no trzeba powiedzieć, że no ma pewną głębię no filozoficzną, teologiczną, duchową. No co tutaj dużo mówić, no to są duchy złe, byty duchowe, szatany, demony, które są nieporównywalnie mocniejsze od człowieka. Na swój sposób są mocni, ale są mocni w tej przestrzeni piekła, czyli takiego obszaru wielkiego nieszczęścia. Więc tam rzeczywiście, jeżeli my odwracamy się od Boga, no to niejako wchodzimy w tę przestrzeń. Ta rzeczywistość duchowa jest zero-jedynkowa. Jesteśmy albo po tej stronie. Nie ma tak, że możemy iść po krawędzi i gdzieś tam bacznie uważać, kiedy sobie przeskoczymy w razie jakiegoś zagrożenia na tę lepszą. No nie. To zależy od naszej woli, od naszego wyboru. No i takie mam
skojarzenie, że nieraz tak się mówi, że ktoś jest tak piekielnie mocny, piekielnie wytrwały, albo no jak piekielnie utalentowany, czyli ktoś nadzwyczajny. No pytanie, czy rzeczywiście chcemy być taki, czy ktoś chciałby być taki piekielnie utalentowany, to znaczy mieć taką moc szatańską kuszenia i czynienia zła w takiej przestrzeni piekła. No, nie sądzę, żeby to był komplement. Tak więc na to chcę zwrócić uwagę w tym momencie, tuż przed przerwą, ku refleksji. Przypomnę, że dzisiaj ostatnie spotkanie w cotygodniowym wielkopostnym cyklu rekolekcyjnym, 2 godzinki. Rozważamy po raz już 7 tajemnicę historii zbawienia w oparciu o tekst o wezwania godzinę ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nasz rekolekcjonista to Przemysław Janiszewski, teolog, publicysta, ewangelizator, twórca kanału YouTube Moc Słabości. Piosenka, po niej wracamy do Państwa na ostatnią część dzisiejszego spotkania. Ostatnie minuty tego wydania Nocnych Świateł, które poświęcone jest 7 i zarazem ostatniemu spotkaniu w ramach rekolekcyjnego cyklu wielkopostnego 2 godzinki. Rozważamy w tym 7, ostatnim wieczorze po raz kolejny tajemnicę historii zbawienia opartą i zawartą zarazem w wezwaniach, w treści godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, te biblijne odniesienia, które są zawarte w tych wezwaniach. Przemysław Janiszewski, nasz rekolekcjonista, teolog, ewangelizator, bloger, twórca kanału YouTube Moc Słabości. Jesteśmy teraz przy tym drugim wersie hymnu na Nonę. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała i przez cię władza piekielnych mocarzów stajała. Już parę słów tutaj pozwoliłem sobie powiedzieć, ale oczywiście Przemek rozszerzy tutaj kontekst biblijny i teologiczny tego fragmentu wersu, czyli tego drugiego zdania, które jest w nim zawarte. Tak, i na tym wersecie zakończymy przynajmniej na razie nasze rekolekcje, na pewno już wielkopostne, właśnie przy tym wezwaniu przez ciebie władza piekielnych mocarzów stajała, właśnie w kontekście znajdując się Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku. No właśnie to, co Paweł powiedział, że ktoś ma, prawda, że ktoś ma diabelską moc albo jest piekielnie mocny, to rzeczywiście nawet nie myślałem o tym, że bycie piekielnie mocnym, jeżeli kogoś tak określamy, to w sumie może być nawet obraźliwe, bo okazuje się, że to piekło zostało pokonane, że Chrystus zmartwychwstał, że piekło nie ma żadnej mocy. Ktoś jest piekielnie mocny, czyli tak jakbyśmy powiedzieli, ty nie masz żadnej siły. To też no, ciekawe, jak się nad tym zastanowimy. Co więcej, to sformułowanie przez ciebie władza piekielnych mocarzów stajała, wprost nam uświadamia, że piekło było naprawdę mocno zaskoczone, że Bóg pokonał diabelskich mocarzy, skoro o nich mówimy, za pośrednictwem tej kilkunastoletniej niewiasty, już przygotowanej, niepokalanie poczętej, tej, którą Kościół nazywa preredempta, czyli przedodkupionej, która jako pierwsza skorzystała z owoców zbawienia. Ewa skorzystała z owoców poznania dobra i zła i zamknęła nam raj. Maria skorzystała z owoców odkupienia i przyniosła nam odkupiciela. Te owoce odkupienia zostały również nam udzielone. Te owoce odkupienia, byśmy mogli tak to nazwać, spożywamy, konsumując Słowo Boże, przyjmując Chrystusa Eucharystycznego. Maria jako pierwsza skorzystała z owoców zbawienia jej syna, tak? I podobnie zaskoczone było piekło, kiedy Chrystus pokonał śmierć, zadając śmierć, tej śmierci własną śmiercią. Czyli przez wyrok krzyża, właśnie przez ten wyrok ukrzyżowania stanął Jezus po stronie tych, których ten wyrok śmierci dotyczył, czyli nas, śmiertelników, grzeszników. Krzyż okazał się bramą zmartwychwstania, ci piekielni mocarze, prawda, ci, prawda, ktoś jest piekielnie mocny, no, czyli jest pozbawiony zupełnie mocy. No. Co oznacza, gdybyśmy sobie sięgnęli do słownika, co oznacza to sformułowanie stajać? Tak sobie sprawdziłem i stajać, czyli stopnieć, stopić się, odmarznąć, rozpuścić, rozpłynąć. Czyli skoro szatan był zaskoczony tym, że po pierwsze Bóg przychodzi przez tę kilkunastoletnią niewiastę,
był później zaskoczony, że Chrystus zmartwychwstanie i zmartwychwstaje, to diabelskie moce po prostu rozpływają się w nicość przy Bożej mocy. Tak jak wchodzimy do ciemnego pokoju, zapalamy światło, nie ma ciemności. Tak jak oddajemy Bogu swoje słabości i moc w słabości się doskonali, jak doświadczał tego święty Paweł, a bardzo ciekawie opisał to pewien dominikanin, Antoine Gilbert, który w takich rozważaniach zatytułowanych Co Jezus widział z krzyża, co Jezus widział z krzyża, zauważmy tak, zaznaczył: kiedy Jezus przechodzi przez bramę Efraima, jest jak męczennik wypychany na arenę. Męczennik widzi paszczę lwów. Jezus ujrzał swój grób i ten niszczycielski otwór musiał mu przypomnieć słowa Hioba: złamany mój duch, ulatują me dni, zostaje mi cmentarz, tak mówi Księga Hioba, rozdział 17, werset 1. Jednak kiedy spojrzał dalej, mowa o Chrystusie, otworzyła się przed nim inna perspektywa. Mógł zawołać z ufnością, jak jego przodek Dawid w psalmie 16, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ty ścieżkę życia mi ukażesz. Czyż fakt, że mauzoleum Jezusa leżało o 2 kroki od jego grobu, nie jest pięknym symbolem? Cierpienie, śmierć to jest to samo. Cierpienie powala nas połowicznie, śmierć całkowicie, ale przez Jezusa obydwa nas podnoszą i nasze wspólne w niebo wstąpienie przedstawia tylko te 3 etapy. Krzyż, grób i niebo. Zobaczmy, że cała porażka szatana polega na tym, że gdyby Chrystus nie został ukrzyżowany, to by nie zmartwychwstał. Można powiedzieć, diabeł dołożył rękę do zmartwychwstania Chrystusa, ponieważ doprowadził go i ludzi, przez ludzi, którymi się posłużył, do ukrzyżowania. Te 3 etapy naszego wznoszenia się do nieba to jest krzyż, grób, a z grobu jest zmartwychwstanie. I chcę te nasze rozważania zakończyć takim fragmentem z rekolekcji, jakie kardynał Karol Wojtyła wygłosił w Watykanie dla papieża Pawła VI. To było od 5 do 12 marca 1976 roku. Bardzo mocne rekolekcje, no one się bardzo mocnym echem rozniosły po całym świecie wtedy. I kardynał Karol Wojtyła w obecności papieża Pawła VI i kardynałów mówił tak, już kończąc te rekolekcje: Maryja ma w objawieniu w Piśmie Świętym jakby 2 wymiary. Jeden to jest ten właśnie wymiar prostej, ukrytej i cichej córy Izraela, której Bóg uczynił wielkie rzeczy. To jest ta, którą znamy z Ewangelii świętego Łukasza i świętego Jana. Maryja w Nazarecie, Maryja w Betlejem, w czasie ucieczki do Egiptu i znowu w Nazarecie, i ta, która mówi swemu 12-letniemu dziecku: czemuś nam to uczynił. I ta z Kany Galilejskiej, która prosi: nie mają już wina. A potem zwraca się do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I wreszcie ta, której pochwałę słyszy Jezus: błogosławione łono, które cię nosiło, piersi, któreś ssał. To wszystko to ona, Maryja, córka Izraela, złączona ze wszystkimi ludźmi, którzy mają być zbawieni pochodzeniem z rodu Adama, jak to mówi katechizm. A dalej powie o niej katechizm w punkcie 58. Szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża, przy którym nie bez postanowienia Bożego stanęła. Najgłębiej ze swym jednorodzonym Synem współcierpiała i z ofiarą Jego złączyła się w matczynym duchem, z miłością godząc się, aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z niej narodzona, a wreszcie tegoż Jezusa Chrystusa umierającego na krzyżu, oddana została jako matka uczniowi: niewiasto, oto syn twój. Tak kończy te rozważania kardynał Karol Wojtyła. Taki nam tutaj jeszcze doszedł pewnego rodzaju element adwentowy. Niby to Wielki Post, ale jednak całość roku liturgicznego
zawsze zamyka się w pewnym cyklu, więc trudno uniknąć odniesienia, gdy czytamy ten fragment, ten wers: przez cię władza piekielnych mocarzów stajała, to być może wielu z Państwa myśli pobiegły do tej pieśni adwentowej, czy właśnie bożonarodzeniowej, gdzie jest taki wers: czart panował, śmierci trwoga. Tak więc to no, takie bardzo obrazowe sformułowanie: władza piekielnych mocarzów stajała, no, jest efektowne, prawda? Bo jeżeli mówimy o ogniu piekielnym, to co może stajać? No, stajać może lód. Więc mamy kolejną taką frazę poetycką, która łączy tutaj te dwie rzeczywistości, które faktycznie trzymają nas w okowach. No, nikt nie chce spłonąć, nikt nie chce zamarznąć. To są stany ekstremalne, to są stany, w których się obawiamy, bo jakoś ta ludzkie granice w bardzo taki konkretny sposób już pokazują nam, że przy 4-5 stopniach mrozu już nasze ciało zaczyna zamarzać, przy 42 białko się denaturuje. Także my funkcjonujemy w bardzo wąskim zakresie temperatur. To jest jakaś taka bardzo mała bańka, w której się poruszamy. A tutaj dzieje się coś ekstremalnego, co nam zagraża. Ten ogień, ten mróz, który jest wyrazem, poetyckim wyrazem tej mocy, która właśnie chce te nasze granice przekroczyć, ale po to, żeby nas zniszczyć. To z jednej strony mamy ten ogień piekielny, a z kolei tajanie kojarzy nam się przede wszystkim no, z jakimś ociepleniem, z nadejściem odwilży, czy wiosny, która właśnie przecież nadchodzi i której też takim pięknym, można powiedzieć, najbardziej wyrazistym elementem jest właśnie święto zmartwychwstania, święto wiosny. Niektórzy uważają, że to jest święto wiosny. Ci, którzy są niewierzący, na zachodzie świętuje się przecież święto wiosny coraz częściej niż święto zmartwychwstania. Powiew życia, odradzającego się kwitnienia roślin, liście na drzewach już się pojawiają. My też mamy więcej wigoru, więcej sił i tutaj może to jest jakieś takie znaczenie bardziej meteorologiczne, byśmy powiedzieli, ale ono wydaje się istotne z punktu widzenia nas, jako ludzi, którzy żyjemy w świecie przyrody. Przecież te odniesienia przyrodnicze, jak chociażby mieliśmy wcześniej przecież ten cedr, tę palmę, to też jest świat stworzony przez Boga, świat żywy. Mieliśmy teraz przed chwilą w poprzednim wersie takie militarne sformułowania, które są jakby to już ludzką rzeczywistością, która jest skażona grzechem, gdzie trzeba się bronić, bo ktoś inny zagraża. No i piekło nam zagraża. Pamiętajmy także, tutaj mała dygresja, że jeżeli mowa jest o basztach, o wieżach Dawidowych, baszty, bronią wzmocniona, to między tymi basztami jest jeszcze mur zazwyczaj obronny, to też należy o tym pamiętać, że tutaj Maryja z jednej strony jest basztą, ale skoro jest tymi basztami bronią wzmocniona, to również otacza nas murem, chociaż częściej nazywamy to płaszczem Maryi, czy to nie jest taki bardziej militarny, jak w tym wezwaniu poprzednim symbol, ale taki płaszcz matczyny, który jest murem obronnym. No w każdym razie, tak nawiązując znowu do tej pieśni adwentowej, to jest to pewne zamknięcie takiego naszego spotkania, które rozpoczęliśmy w środę popielcową. Takim wezwaniem do nawiązaniem do pierwszego kroku odkupienia, jakim było powołanie do życia Maryi niepokalanie poczętej. I od tego momentu zaczyna biec, można powiedzieć, nowy czas. Co prawda czas Nowego Testamentu to jest dopiero od zwiastowania, od narodzin Jezusa, ale to już się zaczęło dużo wcześniej. I dużo wcześniej był nie tylko Zbawiciel przewidziany, ale i Jego Matka. Co staramy się i staraliśmy przez te 7 śród wielkopostnych opowiadać. Jak Państwu na początku powiedziałem, cykl się kończy, ale się nie kończy. Otóż, ponieważ uważni słuchacze na pewno zdziwili się, że cykl się kończy, a my doszliśmy dopiero do połowy hymnu na Nonę, po nim jeszcze jest wezwanie na nieszpory, hymn na nieszpory,
wezwanie na kompletę, hymn na kompletę, ofiarowanie godzinek i antyfona na koniec z modlitwą. No, można powiedzieć, że przeszliśmy, no tak na oko, dwie trzecie godzinek. Trochę nas to przerosło, rzeczywiście. Myśleliśmy, że uporamy się z tym w te 7 śród, ale wcale nie żałujemy z Przemkiem, że tak to się potoczyło, bo znaczy to, że ta treść jest na tyle bogata, że po prostu w te 7 śród nie dało się ją wtłoczyć. To też już teraz zapowiadamy Państwu, że ten cykl będzie miał kontynuację. Kontynuację pod tą samą nazwą, 2 godzinki, ale nie będzie to już cykl wielkopostny, tylko cykl, można powiedzieć, postwielkanocny, a właściwie cykl stricte maryjny, ponieważ dokończymy rozważanie godzinek od tego momentu, na którym my dzisiaj je zakończyliśmy, w paru majowych, środowych wydaniach Nocnych Świateł. Dlaczego majowych? Bo miesiąc maj jest miesiącem maryjnym. Wielokrotnie do tego się nawiązuje. Jest tam wiele świąt maryjnych. Cały przecież maj to jest śpiewanie nabożeństwa majowego, litanii loretańskiej właśnie, którą rozważaliśmy w Wielkim Poście w roku ubiegłym. To też naszym wkładem z Przemkiem właśnie w ten miesiąc maryjny będzie dokończenie godzinek. Dokończenie, tak więc no, cierpliwości Państwu życzę. Nam zresztą też, bo teraz szybko zerkam do grafiku, do kalendarza, czy do takiego kajetu analogowego, kiedy to zapisuję wszystkie programy, bo właściwie kwiecień już jest praktycznie wypełniony programami aż do końca, do 27 i wstępnie jesteśmy umówieni na środę 10 maja, kiedy zaczniemy kontynuację rozważania godzinek od wersu następnego, od trzeciego wersu hymnu na Nonę, czyli O mężna białogłowo, Judy dwojująca, od niewoli okrutnej lud swój ratująca. Zgodnie tutaj ustaliliśmy, że nie będziemy podejmować rozważania tego wersu, ponieważ on jest tak bogaty w treści i odnosi się do tylu biblijnych wątków, że gdybyśmy go zaczęli teraz, to pewnie musieli, nie wcześniej niż o 2 byśmy go skończyli, a to już by było, myślę, dosyć okrutne działanie z naszej strony, tak więc mimo tego, że skróciliśmy nasze zamierzenia do minimum, to i tak kończymy program nieco po czasie, bo jest prawie 12 po godzinie pierwszej. Tak więc serdecznie dziękuję, przede wszystkim Tobie, Przemku, dziękuję za to, że podjąłeś się tego, by być naszym rekolekcjonistą w tym czasie Wielkiego Postu. Dziękuję Ci za Twoją wnikliwość i gorliwość i zaangażowanie i no, mnóstwo rzeczy, których też nauczyliśmy się od Ciebie i ja również w tym czasie, co być może dla wielu osób było jedynymi rekolekcjami, na jakie mogli sobie pozwolić w tym czasie wielkopostnym, bo być może z powodu innych obowiązków czy jakichś życiowych sytuacji nie było to możliwe. Tak więc tym bardziej jestem Ci wdzięczny, również w imieniu słuchaczy. Składam Ci podziękowania za te rekolekcje, za ten czas, kiedy przez 7 śród prowadziłeś rozważania dotyczące tajemnicy historii zbawienia, które, jak słyszeliśmy, no, są faktycznie i tajemnicą, i niezwykłą historią. Dużo głębszą, niż może się wydawać, kiedy tak czytamy fragmenty Pisma Świętego, czy nawet pobieżnie je rozważamy, wyrwane z głębszego, szerszego kontekstu. 2 godzinki. 2 godzinki przeciągnęły się na 14 godzinek, ale tych godzinek jest więcej i będzie jeszcze więcej, jak już wspomniałem, w maju. To 7 spotkanie naszego rekolekcyjnego cyklu wielkopostnego zamykamy. Przemysław Janiszewski, teolog, ewangelizator, publicysta, bloger, twórca kanału YouTube Moc Słabości, był naszym rekolekcjonistą, naszym prowadzącym, a zarazem gościem i współtwórcą tych wydań Nocnych Świateł. Jeszcze raz serdecznie, gorąco Ci dziękuję i w swoim imieniu, i od słuchaczy. I ja również bardzo dziękuję za to zaproszenie, za tą wspólną podróż właśnie w tych godzinkach, 14 godzinkach. Dziękuję za Państwa świadectwo wiary, za wszystkie wpisy na Facebooku, za wszystkie świadectwa otwierania się na Boga przez niepokalane serce Maryi, abyśmy te nasze godzinki, chwile, sekundy, a też całe lata, miesiące życia oddawali Jezusowi przez właśnie niepokalane serce Maryi. Wszystkiego błogosławionego.
Do zobaczenia najpóźniej w niebie, a in spe 10 maja. Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję i życzę Tobie, ponieważ przed świętami widzimy się i słyszymy ostatni raz, żeby to były święta pięknej bliskości i Jezusa i Jego Paschy, też doświadczenia w swoim życiu. Dziękuję Ci jeszcze raz i życzę Ci, abyś naprawdę doświadczył tych świąt w sposób naprawdę głęboki i również być może tak tajemniczy, że będzie to nie do opowiedzenia. Oby tak było, bo jak już tutaj wspomniałeś o tym doświadczeniu nieba, to pewnych rzeczy się nie da opowiedzieć, ale da się przeżyć. Tego Ci życzę. Zapłać bardzo dziękuję i ja również Państwu dziękuję. I życząc pięknych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pamiętajmy, abyśmy codziennie mieli tę siłę, która jest Bożą siłą, aby zmartwychwstawać, ponieważ święty Paweł nie kłamał, kiedy dzielił się świadectwem, że moc w słabości się doskonali, że z grobu jest zmartwychwstanie. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Dziękuję też Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi Państwo się podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeśli nie wszystkie udało się przeczytać bądź odpowiedzieć na nie. Niektóre były poza tematem, w związku z tym zamieszczałem tam krótkie informacje, które przekierowywały uwagę na inne przestrzenie bądź przestrzenie nocnych świateł albo w ogóle poza programem, żeby tam zasięgnąć wiedzy, o którą ktoś tutaj pytał. Andrzej szczególnie zwracał uwagę na pewne kwestie, które były poza rekolekcjami, więc tam zamieściłem link do publikacji, która się wszystko wyjaśnia i zamyka. Krótko mówiąc, udziela odpowiedzi na pytanie tam postawione. Zapraszam Państwa do pięknego przeżycia tych świąt, a żeby też zbliżyć się do nich, to zapraszam także na te świąteczne i około świąteczne wydania Nocnych Świateł. Jutro w Wielki Czwartek spotkamy się, ale rozmawiać będziemy w kontekście Wielkiego Piątku o Całunie Turyńskim. Gościem jutrzejszego wydania będzie Janusz Rosikoń, fotografik, współautor książki Świadkowie Tajemnicy. Już teraz zapraszam Państwa na wtorek wielkanocny, kiedy spotkamy się 11 kwietnia i rozmawiać będziemy o tym, na co czekamy, czyli o Zmartwychwstaniu. Gościem Nocnych Świateł będzie ksiądz profesor Robert Skrzypczak, teolog, publicysta, wykładowca akademicki. A w środę wielkanocną, 12 kwietnia, już tak można powiedzieć, nieco odejdziemy od tematów teologicznych i spojrzymy na porywy serca, te, które tutaj na ziemi przeżywamy w cyklu Miłość w praktyce. Rozmawiać będziemy o lampkach alarmowych na pierwszych randkach. Gośćmi Nocnych Świateł będą dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości i Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. Paweł Krzemiński, jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.